powiem wam to, co wszystko tutaj widać, cała ta rzeczywistość. Ale ludzie zostali nieźle wprogramowani w tą rzeczywistość. Zostali w nią dokładnie wprogramowani. Czyli zachowują się jak roboty, wykupują automatyczne jakieś takie funkcje, coś w tym stylu. Tak na przykład ten gość tutaj, nie, nawet sobie sprawę nie zdaje z tego, że jest filmowany czy coś. Każdy dzień mija, za każdym dniem. Są to zaprogramowane roboty systemu. I właśnie co? Widzę to tak, że nic z tego nie będzie do końca, nie? Jest to zaprogramowany świat marionetek, zaprogramowanych robotów. I właśnie co? No i? Tylko kto to programuje? Kto to robi? Kto programuje tych wszystkich ludzi tutaj dookoła? To jest dopiero numer. Ktoś na pewno to kontroluje, nie? Samo z siebie to na pewno nie wychodzi, nie? Kto to może robić? Okej, dobrze. Widzimy wszystkie jakieś ważniejsze organizacje międzynarodowe, światowe. Jak wywodzi się to w zasadzie z korzeni Ameryka, Anglia. Akurat tutaj jesteśmy, jest to Londyn. Wszystko to jest zaprogramowane od A do Z. Ale ci ludzie... Kim są w ogóle ci ludzie, którzy nas zaprogramowali, nie? Wydaje mi się, że w ogóle zacząłem od tego mówić, że nie są ludźmi. Spójrzcie na tego gościa, nie? Ci ludzie są szczęśliwi? Ci ludzie są nieszczęśliwi? Ci ludzie są już zombie. Zombie ugotowane. Zobaczcie na tego. To jest jedno zombie. To są wszystko zombie. To jest planeta więzienie. Kto to robi? Kto to wszystko programuje? Ten cały międzynarodowy international shit. No ale pewno ci ludzie, którzy to kontrolują, nie są nami, naszymi przyjacielami. To jest na pewno 100%. Na pewno nie sympatyzują z nami. Ich celem jest... Ich celem jest kontrolowanie tego całego shitu. Cała kontrola polega na tym, poprzez zarządzanie. Poprzez porobienie separacji, różnych takich rzeczy, podzielenie ludzi. Czyli zarządzanie polega na fragmentacji. Jeżeli coś jest pofragmentowane, można tym lepiej zarządzać, niż by to było całością. Dlaczego? Jeżeli na przykład całość systemu połapie się w całym tym systemie, to całość się obudzi. A na przykład jeżeli oni dobrze o tym wiedzą, ci kontrolerzy, te dranie, które rządzą tą planetą, dlatego podzielili to wszystko na partie, na fragmenty. Jeżeli jeden fragment się obudzi, ale będzie odseparowany od innych fragmentów, to wtedy sprawia to mniejsze wrażenie, rozumiecie, o co to chodzi. To mówię tu też na przykład o fraktalu. Jeden fragment fraktalu, danego fragmentu obrazu, oddziałuje na drugi. Czyli kopiowanie drugiego fragmentu i tak dalej, rozprzestrzenianie się tej całej całości. Cały fraktal, cała fraktalna rzeczywistość została tutaj po prostu zaburzona w ten reptyliański system Illuminati, masonów, Freemasons, ludzi drani, ludzi naprawdę drani, akurat mówię tutaj to w języku polskim, którzy to robią. Przykładowo, cała kula ziemska została podzielona na wiele państw, na cała na przykład Europa, wiadomo, nie będę tutaj mówił,
co jak, ale mogę tutaj podać na przykład Polskę. Polska od 89 roku. Od 89, to sam w zasadzie to się nie dzieje od 90 roku, ale New World Order, nowy porządek świata, jest ustabilizowany już od 89 roku w Polsce. Wiele ludzi może w to nie wierzy, nie ma pojęcia, o czym ja mówię dokładnie. Niestety to jest. Niektórzy myślą, że to dopiero będzie. Nie. New World Order już jest teraz, tutaj, w tym miejscu. Akurat to jest Londyn, ale mówię tutaj o Polsce. O tych draniach od 89, gdzie New World Order stał się bardzo widoczny. A na dzień dzisiejszy większość społeczeństwa polskiego w Polsce, Polaków, ma wyprane mózgi, sorry, przez oglądanie telewizji, washing brain, radio, rozumiecie to wszystko, cała propaganda. Dokładnie wiem, o czym mówię, o czym myślę, nie? Wiele ludzi zwala tutaj Żydzi, nie? Okej, dobrze, Żydzi, nie? Ale powiedziałbym też taki argument. Jezus się nim posłużył, nie? Będą się zwali Żydami, ale nie są Żydami. Są pokoleniem żmijowym. O czym mówię? O rasie ludzi, którzy nie są ludźmi, a udają ludzi. Mówię tutaj o rodzinach Royal Family Królewskich, którzy oni mają inne DNA, inne rozumowanie. Sami dobrze wiecie wszyscy, że oni się na przykład nie mogą z nami żenić, dzieci rodzić, rozumiecie? To jest fakt. Mogą się tylko rozmnażać między swoimi królewskimi rodzinami. Nie jest to nowością. I tak dalej. Także to jest taka zagadka, która jest w toku postępowania in progress. Zobaczymy, co się dalej stanie, jak się to wszystko rozwinie. Także tutaj mamy świat ludzi zaprogramowanych, robotów, świat zaprogramowanych marionetek. Wszyscy ci ludzie myślą automatycznie, nie wiedzą, gdzie zmierzają. Kto to zrobił? Ten to zrobił, co ja powiedziałem wcześniej. Nie będę tu wymieniał konkretnych nazwisk czy coś, nie? Jeżeli ludzie siedzą w jakimś temacie, w tym temacie, o czym ja mówię, dobrze wiedzą, o czym ja mówię. Niestety 95% populacji na tym świecie nie wie, o czym ja rozmawiam, o czym ja mówię. Na tym sensie zakończę moją sesję. Pozdrawiam, Dinkelo.